Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie zakresu obowiązywania protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjętego dnia 25 maja 2000 roku w Nowym Jorku. To jest druk 491. Przedmiotowy projekt ma na celu wycofanie zgłoszonych przez Polskę zastrzeżeń do artykułu 7 i 38 Konwencji o prawach dziecka oraz dokonanie zmiany treści deklaracji do protokołu fakultatywnego. Postulat wycofania przedmiotowych zastrzeżeń był przez wiele lat zgłaszany zarówno przez polskich parlamentarzystów, jak i przez środowiska pozarządowe. Za potrzebą wycofania tych zastrzeżeń wypowiadał się również Rzecznik Praw Dziecka oraz Komitet Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, który kierował do rządu Rzeczpospolitej Polskiej prośbę o rozważenie możliwości wycofania zgłoszonych przez Polskę zastrzeżeń do Konwencji Praw Dziecka. W wyniku przeprowadzonych konsultacji uznano za zasadne wycofanie zastrzeżeń oraz dokonanie zmiany treści deklaracji do protokołu fakultatywnego. Wycofanie przedmiotowych zastrzeżeń nie spowoduje konieczności wprowadzania zmian w ustawodawstwie wewnętrznym lub wydania dodatkowych aktów normatywnych. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają bowiem realizację przez stronę polską zobowiązań wynikających z artykułu 7 i 38 Konwencji o prawach dziecka. Wycofanie zastrzeżeń nie będzie również miało wpływu na sposób realizacji przez stronę polską praw dziecka wynikających z artykułu 7 i 38 Konwencji o prawach dziecka. Dzieci zgodnie z artykułem 7 Konwencji o prawach dziecka będą nadal miały zagwarantowane prawo do poznania swoich naturalnych rodziców. W przewidzianych polskim prawem okolicznościach uprawnienie to będzie nadal przysługiwać dzieciom przysposobionym. Przez wycofanie zastrzeżeń do konwencji oraz zmianę treści deklaracji do protokołu fakultatywnego budujemy jednocześnie pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej jako państwa zaangażowanego w podnoszenie standardów ochrony praw dziecka. Ponadto należy mieć na uwadze, iż Polska jest inicjatorem i współtwórcą Konwencji o prawach dziecka, co w sposób szczególny zobowiązuje nas do niekwestionowania przepisów w niej zawartych. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mając na uwadze powyższe, a także fakt, że zmiany w obowiązywaniu wyżej wskazanych umów są dokonywane w trosce o ochronę praw dzieci żyjących w Polsce, jak również w celu wypełnienia postulatów zgłaszanych przez opinię publiczną, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska deklaruję pełne poparcie dla rozpatrywanego projektu ustawy. Dziękuję.